Kampus. Kampus. Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was w audycji Albo Poczytam. Nazywam się Ania Karczewska i witam was w ten piękny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moją gościnią dzisiaj jest Emilia Dłużewska. Dzień dobry, Emilio. Dzień dobry. Emilia jest dziennikarką, która napisała książkę. I muszę się przyznać do czegoś i to jest taka rzecz, którą sobie obiecałam, że zrobię. Jak Emilia mi kiedyś dawno temu powiedziała, że pisze książkę, powiedziałam jej, żeby tego nie robiła i że z całego serca proszę ludzi, żeby szczególnie znajomych, żeby książek nie pisali. I tu jest ten moment, w którym powinnam zejść pod biurko i odszczekać, bo gdyby Emilia nie napisała tej książki, to ja bym się nie bawiła świetnie i prawdopodobnie wiele osób, które przeczyta tę książkę, też by się świetnie nie bawiło. A Emilia nie mogłaby sobie kupić złotych zębów za sprzedaż swojej wspaniałej książki, która nazywa się, uwaga, Jak płakać w miejscach publicznych. Wydało ją wydawnictwo Znak, Litera Nowa. No i dobra, i co? I porozmawiamy o tym, co napisać w tej książce, bo to jest książka, która jest opisana jako książka o, moim zdaniem, w sposób dosyć chybiony, że to jest książka o depresji i o chadzie. Natomiast to chyba nie do końca jest książka o tym. Ja też nie wiem, czy ona jest tak do końca opisana. Jest na pewno dużo, wiesz, dużo rozmów się wokół tego kręci, gdyż udało mi się, jak wiadomo, idealnie zachorować w odpowiednim momencie, żeby wydać książkę na najbardziej hot temat w miesiącu depresji. Wspaniale, gratuluję. No, tak, to jest... Najważniejszy w życiu jest dobry timing. To jest taki timing dosyć szalony. No tak, ale to nie tylko, jakby to jest trochę o tym, no bo ja sobie układałam rzeczy w głowie, ale tak naprawdę ułożyłam sobie te rzeczy i wyszłam z większą liczbą pytań niż weszłam. I myślę, że ludzie, którzy będą czytali tę książkę, też wyjdą z większą liczbą pytań niż weszli w tę książkę, co jest oczywiście zaletą każdej dobrej książki. Normalnie tego nie robię, ale postanowiłam przeczytać wam fragment króciutki. Chciałam w ogóle przeczytać wam całą książkę na antenie, ale to jest niemożliwe, poza tym mam fatalną dykcję, jak wszyscy wiemy. Fragment rozdziału, który nazywa się Bramka numer 3 i jest jednym z moich ulubionych, chociaż jest ich kilka. Który zaczyna się tak. Widziałam najlepsze umysły mojego pokolenia kłócące się o to, kto doświadczył w życiu więcej cierpienia. Dzieci nieobecnych ojców, biznesmenów wymieniające złośliwe uwagi z dziećmi obecnych ojców alkoholików. Dzieci nadopiekuńczych matek krzywiących się przy historiach o matkach chłodnych i zdystansowanych. Wątłych heteryków ze wsi wbijających szpile grubym gejom z miast. Autystyczne lesbijki w narazie na wszystkich poza uchodźcami. To był moment, w którym oprychałam ludzi w moim ulubionym barze bezalkoholowym piwem. I w takich rzeczy w tej książce jest bardzo dużo i uświadamiam sobie, czytając tę książkę, że ona jest bardzo śmieszna z jednej strony i niezwykle dowcipna, ale z drugiej strony jest książką o bardzo tak naprawdę poważnych rzeczach, bo jest książką o tobie. Tak, ona jest książką o mnie, na szczęście chyba, znaczy póki co dostaję takie sygnały, że inne osoby się też w niej odnajdują, bo... To jest dosyć przerażające. Czy ja wiem, jakby właśnie ja w który, dopiero już, ja w ogóle jakoś tak, wiesz, no pisałam tak tę książkę, że sobie mówiłam, że jej nie napiszę i potem już doszło do tego momentu, że Ola Jasionowska wysłała projekty okładek i doszłam do wniosku, że teraz to już naprawdę będzie głupio się wycofać. No ale, więc to wszystko jakby szło w zupełnie chyba innej kolejności, przemyślanie różnych rzeczy. I dopiero jak ta książka wyszła i ktoś tam ją zaczął czytać i mówić, że to jest o nich, to dotarło do mnie, jakby było głupie, jakbym napisała tę książkę i się okazało, że tylko ja tak mam. To by było wspaniałe. Ja cię zapraszam do dyskusji. Już sobie stanęli i powiedzieli, ale nie mamy o czym rozmawiać. Tak, tak. W ogóle jakby nic takiego nigdy mi się nie przydarzyło. No więc ja niestety wpisuję się niestety w grupę ludzi, którzy czytają tę książkę i myślą sobie, o mój Boże, ktoś tak ma jak ja, to jest wspaniałe. Szczególnie bliski jest mi motyw stand-upu dotyczącego swojego własnego życia i o tym bym chciała chyba z tobą porozmawiać, z tych wszystkich rzeczy, które tam się znalazły. Powiedz mi, o co chodzi z tym stand-upem? Jak to jest z tym mówieniem o swoich kryzysach? Bo już dobra, zostawmy te jakby choroby, depresję i had. Bo dla mnie ta książka jest, generalnie może być w ogóle jakimkolwiek kryzysie, psychicznym, emocjonalnym, jakby, nie wiem, uczuciowym, whatever. Bo człowiek w momencie kryzysu nagle staje się kosmitą trochę w świecie i nie wie, jak się poruszać i też ma wrażenie, że nikt go nie rozumie. I jakby na czym polega ta opcja stand-upowania, nie ma takiego słowa, swoich przeżyć? To w ogóle mi się bardzo podoba, że ty powiedziałeś, że to jest książka o byciu w kryzysie, bo jakoś to... zupełnie inaczej ustawia tę historię i mam wrażenie, że to jest też bardzo sensowne. Wiesz co, no to stand-upowanie polega na tym, że jakoś trzeba przetworzyć te wszystkie informacje. Znaczy najpierw to w ogóle, jak jesteś w kryzysie, to musisz się zorientować, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. I to też jest dosyć skomplikowane i zabiera dosyć dużo czasu. I trochę też to bycie kosmitą jest dla mnie związane z tym, że
przypatrujesz się rzeczom, którym normalnie się nie przypatrujesz. Mhm. Że nie chodzi nawet tylko o to, że ty nie pasujesz, czy się czujesz jakoś niezrozumiany, tylko że zaczynasz się zastanawiać nad jakimiś rzeczami, które do tej pory się robiło na automacie po prostu i które były naturalne. No i trochę jest właśnie tak, że ten humor jest wytrychem dla mnie. Jest takim sposobem wejścia z powrotem do ludzi, mm-hmm. do społeczeństwa, że jest sposobem opowiadania o rzeczach trudnych, ale w taki sposób, który jest społecznie akceptowalny, czy w ogóle jest jakoś łatwiejszy dla otoczenia, bo ja też nie lubię takiego mówienia o tym, że ludzie nie radzą sobie ze smutkiem innych ludzi, jakby to była ich wina. Mm-hmm. Bo nie mam wrażenia, że to jest ich wina, tylko mam wrażenie, że właśnie nie do końca mamy skrypt na to, nie jesteśmy nauczeni tego, w jaki sposób być przy osobie w kryzysie. I to też nie chodzi o to, że to jest łatwe, nie? I że to jest zawsze takie same, ale... No ale tak, trudno jest opowiedzieć o tym, że jest ci źle. W taki sposób, żeby ludzi nie zakłopotać tym. No ale widzisz, to piszesz o tym i to jest rzecz już znana od jakiegoś czasu, że komicy, ci najśmieszniejsi ludzie, których znamy, zazwyczaj są potwornie smutni i opowiadają tak naprawdę o rzeczach, które są cholernie trudne, no. Mój ukochany Ricky Gervais, który zrobił cały serial o żałobie i przeżywaniu jakiegoś potwornego kryzysu, który jest, śmiejesz się z rzeczy, które są potwornie smutne i to jest jakiś sposób oswajania tego smutku w taki sposób, żeby właśnie z jednej strony, co mnie bardzo wzruszyło w twojej książce, nie obarczyć tej osoby słuchającej twoim smutkiem, nie usiąść i nie wylać na nią po prostu potoków smoły, tylko jakoś tak opakować tą smołę w jakiś taki ładny, kolorowy papierek, żeby tak jak dopiero odwinął, to tam się okazało, że tam być może nie ma w środku landrynki. I piszesz o tym w taki sposób, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, że faktycznie ja to robię też nagminnie i też opowiadam historię ze swojego życia, które jak potem opowiadam terapeucie, to robi wielkie oczy i mówi, ale to nie jest w ogóle śmieszne. Ja mówię, ale wszyscy się śmiali, jak to opowiadałam. Ale ja w ogóle jak zaczęłam szukać terapeuty, to pierwsze pytanie było takie, czy można mieć terapeutę, który się śmieje z twoich żartów? Można? No można, ale może nie jak jesteś nami, w sensie zawsze można, tylko niekoniecznie będzie to dobre. No okej, okay. No dobrze. Piszesz w ogóle w taki bardzo, gdzieś tam cały czas mam w głowie słowo brawurowy, chociaż nie wiem, czy brawurowy to jest dobre określenie, bo może nie do końca jest pozytywne, ale piszesz z taką kompletną otwartością i szczerością o wszystkim, co ci się przydarzyło, albo przynajmniej o tym, co chcesz nam opowiedzieć, co jest dosyć wyjątkowe, bo trochę się obawiałam i obawiam się, że zawsze przy okazji książek, które jakby mówią o czymś trudnym doświadczeniu, że to będzie bardzo mocno stylizowane i że ta stylizacja gdzieś schowa prawdę, która jest ukryta w książce i trzeba będzie się do niej dogrzebywać. A ty to napisałaś w taki sposób, że w zasadzie wszystko jest na wierzchu i być może dlatego się to tak dobrze czyta i być może dlatego będziesz miała rzeszę osób, które będą do ciebie pisały, Jezu, ja też tak mam, bo jest to całkowicie szczere. I chciałam się spytać o to, czy ty się bałaś trochę wydawać taką książkę, w której jest no jednak mnóstwo rzeczy bardzo osobistych o tobie. Trochę się bałam, ale to jest też tak, że ja trochę przyjęłam taką strategię, że jeśli nie chcę o czymś opowiadać, to o tym po prostu nie piszę. I tak naprawdę w tej książce jest dużo jakichś takich, znaczy osoby, które mnie znają, będą widziały, że są takie fragmenty, które są całkowicie pominięte. Mhm. Bo wydawało mi się, że to jest uczciwsze właśnie, że piszę sobie, jakby jak już o czymś piszę, to staram się o tym pisać maksymalnie szczerze, a jak o czymś nie chcę opowiadać, to też nie czuję się winna, że o tym nie opowiadam, no bo też na Boga, to nie jest tak, że po pierwsze nie jest tak, że świat czeka na moją historię w ogóle, a po drugie nie jest tak, że jestem światu winna moją historię w całości i jak chcę coś powiedzieć, to już muszę im powiedzieć wszystko. Powiedz mi, jak sobie wyobrażasz idealny wpływ swojej książki na osobę? Czy masz tak, że na przykład jak pisałeś tę książkę, myślałeś sobie, okej, teraz ja ją napisałam, nie było to łatwe, musiała wejść Oleja Zielonowska ze swoimi okładkami, żeby ta książka się ukazała. Powiedz mi, czy ty masz taką wizję tego, jak powinna być odbierana twoja książka, czy masz tak, że ją napisałaś, wypuściłaś jakby na raj, dziękuję, do widzenia i jakby mieszcie się z tym sami? To drugie jest punktem, do którego zdążam. To nie jest tak, że mam to tak super, po prostu już teraz ogarnięte, że w ogóle mnie nie obchodzi, jakby co świat sobie pomyśli na temat tej książki, bo oczywiście, że mnie obchodzi. Ale też sobie trochę o tym myślałam, że to właśnie jest ćwiczenie z utraty kontroli, nie? Że jeśli będę próbowała kontrolować to, w jaki sposób ta książka jest odbierana wszędzie, gdzie jest odbierana, to oszaleję, a przypominam, że już jestem wariatką. Więc...
Więc no, staram się nie mieć założeń i staram się nie mieć oczekiwań i też to być może nie wypada tak mówić, ale ja nie pisałam tej książki. Znaczy, ja napisałam tę książkę dla siebie, ponieważ mnie to wtedy interesowało i dalej mnie w sumie interesuje, tylko już mam teraz trochę przekminione. No bo jest jeszcze taka jedna rzecz, która jest dosyć istotna, wydaje mi się, w odbiorze tej książki. Bardzo często się słyszy takie zdanie na temat różnych ludzi, że jak ktoś mówi na przykład, że ma właśnie depresję, albo jakiś kryzys duży, albo nie wiem, różne rzeczy się dzieją u niego niedobre w życiu i słyszy z drugiej strony informację, o mój Boże, ale w ogóle nie wyglądasz. Albo przecież jesteś taką wesołą osobą, albo Boże, ty tyle robisz, jaka depresja w ogóle, przecież jakby nie da się tyle rzeczy robić naraz. I mam wrażenie, że lektura tej książki, mam nadzieję, że przeczytają ją też ludzie, którzy nie mają tego jeszcze przemyślanego i takich doświadczeń, albo takich znajomych, albo nie wiem, mają po prostu trochę mniejszą świadomość tego, jak wygląda depresja. Jak przeczytają tę książkę, to przestaną mówić takie rzeczy, bo to, że ktoś jest wesoły, nie oznacza, że nie przeżywa jakiegoś dosyć dużego dramatu i to twoja książka bardzo ładnie to pokazuje, nie oceniając nikogo, nie pokazując palcem na te osoby, które to robią, że robią to źle, bo bardzo często tak się niestety traktuje osoby, które nie potrafią sobie poradzić z czyimś smutkiem, tylko po prostu tak jakby po lekturze twojej książki zostaje takie przekonanie, że po prostu trzeba się ludziom trochę uważniej przyglądać i nie zakładać tego, że jak są weseli, to znaczy, że wszystko jest świetnie. No tak, ale też zostawiać im przestrzeń, nie? Bo ja mam takie, znaczy w ogóle, wiesz, to jest taka głupia sytuacja, że napisałam tę książkę i teraz chodzę i się wymądrzam, co należy robić i jak. Mm-hmm. Jest to pułapka, w którą staram się nie wpadać, ale oczywiście w nią wpadam. No ale tak, no jakoś to jest troszkę efektem ubocznym, ale fajne jest to, że można troszkę pokazać to wszystko od innej strony, niż jest normalnie pokazywane, mm-hmm. bo jedną z rzeczy, które ja się przyglądałam w którymś momencie, jak już byłam w trakcie leczenia i trochę rozkminiałam tę książkę, to było to całe imaginarium związane z depresją. Mm-hmm. Że ona jest pokazywana właśnie w taki bardzo specyficzny sposób. Na przykład wszystkie kobiety, które mają depresję, mają długie włosy, którymi mogą sobie zasłaniać twarz. I siedzą właśnie w kutki na tak. Albo w kutki, albo z podkulonymi nogami na podłodze. Tak, i tak sobie zawijają mm-hmm. rękawy swetra i trzymają w nich kubeczek. Tak, nie? Tak, tak, i tak. Wiem, skąd to się bierze, bo pracuję w mediach. Rozumiem, mm-hmm. że znalezienie zdjęcia ilustracyjnego do tematu depresja jest rzeczą bardzo skomplikowaną. No ale to było po prostu strasznie ciekawe, jak bardzo w taki nieświadomy i nienazwany sposób mamy jakoś wizualnie nawet ukonstytuowane to, jak mm-hmm. powinna wyglądać osoba w depresji. I trochę też jest tak, że wiesz, no mnie samej bardzo dużo czasu zajęło, żebym zrozumiała, że być może potrzebuję pomocy, mm-hmm. a ogólnie uważam się za osobę raczej inteligentną. Nawet robiłaś sobie testy. Nawet robiłam sobie testy kiedyś na studiach. Masz na to papier. A teraz masz na to jeszcze książkę, więc już w ogóle przechlapane. No właśnie, bo to jest jakby... Ostatnio mnie uderzyło to, że jak byłam w klubie komediowym i oni tam robią takie spektakle, no takie dośmieszkowania o randkowaniu różne i o Tinderze i tak dalej. I ostatnio padła taka fraza ze sceny, że to jest takie randkowanie w pokoleniu terki i depry. I pomyślałam sobie, że kurde, jakby z jednej strony fajnie, że to jakby, że nazywamy to już takim cute nicknames, mają depresja i terapia. I w zasadzie wiadomo, że wszyscy albo prawie wszyscy, oczywiście cały czas mówimy i to trzeba podkreślić o jednak naszej bańce dużego miasta, bo podejrzewam, że jakbyśmy pojechali gdzieś, czy pojechały daleko od dużych ośrodków miejskich, to nie ma tam pokolenia terki i depry, bo nie ma żadnego terapeuty pewnie na, nie wiem, 20 kilometrach najbliższych. Jak nie więcej. I też jeżeli ktoś ma depresję, to po prostu radzi mu się, żeby się zabrał za robotę albo przestał się nad sobą użalać na przykład. Więc dobrze było, żeby ta książka przebiła tą wspaniałą bańkę mydlaną, która otacza duże miasta i poszła sobie gdzieś dalej do ludzi. I myślę, że ma na to szansę właśnie przez to, że jest taka szczera i taka dowcipna. No, mam nadzieję. Ma też kolorową okładkę. Ma kolorową okładkę, to zawsze jakoś pomaga. Jezu, czekaj, bo to jest strasznie patronizujące w ogóle. Przepraszam, to jest strasznie protekcjonalne, co mówimy w tym momencie. Nie, no daj spokój, ludzie lubią kolorowe. Ty lubisz kolorowe rzeczy? Ja lubię bardzo kolorowe rzeczy. Ja też lubię kolorowe rzeczy. Ludzie lubią kolorowe rzeczy. To nie jest klasizm, proszę państwa. Ludzie lubią kolorowe rzeczy. I lubią też się śmiać, bo to jest taka rzecz, która jest moim zdaniem gdzieś tam uniwersalna. Bo niewiele osób, znaczy być może jest więcej niż mi się wydaje, ale ludzie jak słyszą o czymś, co jest bardzo smutne i bardzo przygnębiające, to zazwyczaj nie reagują na to jakimś wielkim optymizmem.
Natomiast jeżeli powiesz człowiekowi, że coś jest zabawne, to widzisz w jego oczach potrzebę tej bycia zabawianym. I myślę, że to nie jest ani nic złego, ani oceniającego. Po prostu dajmy sobie raz na jakiś czas pozwolenie na to, żeby się pośmiać z różnych rzeczy. Nawet sterki i depry. No nie, no to można oczywiście. Chociaż też wiesz, no to jest zawsze chodzenie po linie. Bardzo łatwo jest... Już tam nawet nie mówię o wyśmiewaniu się z czyjejś depresji, bo to ogólnie nie polecam. Poza tym, że mówię przy każdej możliwej okazji, że pozwalam śmiać się z mojej. Jeśli ktoś się czuje niezakłopotany, pozwalam, wolno. Ale wiesz, no bo ten humor jest bardzo ciekawym narzędziem, bo ono może być bardzo konstruktywne i bardzo pomagające przetworzyć różne trudne sytuacje, ale też może cię odsuwać od takich sytuacji, którymi jednak czasem się trzeba posmucić. No pewnie tak, ale może też pozwala w jakiś sposób to przytulić, nie? I się tym zająć. Bo mam wrażenie właśnie, że ta wieloletnia zresztą narracja na temat depresji, właśnie te smutne osoby, które siedzą gdzieś w kącie i to, że jakby nie chcesz widzieć światła i nie jesteś w stanie wstać z łóżka i tak dalej, to jest taki obraz, który jest w wielu przypadkach oczywiście prawdziwy, natomiast odbiera tym innym osobom, które inaczej przeżywają depresję, jakby możliwość posiadania depresji. W sensie człowiek ci mówi, daj spokój, przecież wyglądasz tak, nie wyglądasz. Możesz wstać z łóżka? Ale to nawet nie chodzi o to, że ktoś ci mówi, najgorsze jest to, że ty sobie mówisz, tak, nie? No tak, to prawda. I że właśnie masz takie wrażenie, że właśnie Jezus Maria, nie? Nawet depresję robię źle, nie? Tłuja z depresji, siadaj. Piszesz też w wspaniały sposób o gabinetach terapeutycznych i o terapeutkach swoich. Jest to równie zabawne, co cała reszta książki. I mam wrażenie, że tutaj też to jest takie pole, na którym wiele osób będzie pisało ci swoje różne śmieszne historie z gabinetów terapeutycznych. Bo jednak w ostatnich, no u nas może nie kilkudziesięciu, ale tam powiedzmy 10 latach ta terapia stała się taką dosyć powszechną rzeczą. Trochę jak fitness, nie? Znaczy nie umniejszając oczywiście w żaden sposób, ale to jest tak, że już nie ma wstydu, fitnessowi. Tak? Fitnessowi. Już nie ma tak, że ktoś ci mówi, przepraszam, idę na depresję. Idę na depresję. On zajdzie z depresji. Idę Dwuja. Na terapię. Dwuja, siadaj. Idę na terapię i wszyscy nagle milkną, bo były takie, ja pamiętam takie czasy, że jak ktoś mówił, że był u psychiatry, to robiło się cicho przy stoliku. Teraz znaczy, stolik nadal bycie, mówi. No tak, chociaż w ogóle bycie u psychiatry jest chyba jeszcze troszkę mniej oswojone niż chodzenie do psychoterapeuty. Bo... Ludziom się to często myli na szczęście. Absolutnie, tak, cały czas. Widzę to, jak tam teraz rozmawiam z różnymi osobami, myli się. No tak, że ja jakby, no ja nie pamiętam takiego momentu może, kiedy ludzi mówienie o terapii jakoś krępowało, ale pamiętam, że był taki moment, że to było takie właśnie takie, o... Taki ja Nowy Jork trochę, ja pamiętam, że ja jak zaczęłam chodzić na terapię, to miałam taki moment, że właśnie miałam takie o, a teraz wam powiem, jak prawdziwa klasa średnia z Warszawy. Moja terapeutka powiedziała mi ostatnio. Mam wrażenie, że w ogóle dużo rozmów ostatnio zawiera w sobie element, to nie jest już wyznanie, nie? To jest tak, jak mój chłopak kiedyś był, a mój chłopak znowu coś tam. Moja terapeutka mi powiedziała, że coś tam. I to jest takie naturalne. I to jest moim zdaniem super fajne. I bardzo pożyteczne dla społeczeństwa, bo możemy oczywiście udawać, że wszystko jest w porządku, ale wystarczy mieć jakąś mikroświadomość i rozejrzeć się dookoła, żeby wiedzieć, że nie jest w porządku i raczej nie będzie. I jak ty pięknie napisałeś w swojej książce, raczej oglądamy napisy końcowe w kinie z nadzieją, że być może będzie jeszcze ta ostatnia scena, jak w Marvelu, nie? Która pokaże ci jakiś kierunek, natomiast umówmy się, że ta ostatnia scena raczej nie wystąpi, albo jeżeli będzie, to będzie... podsumowaniem takim na zasadzie, dobra, wyjdźcie z tego kina, idźcie, kupcie sobie mielonkę i wykopcie sobie dołek, żeby mieć się gdzie schować przed apokalipsą. Tak, nie, niech się nikt nie uczy strzelać. Nie. Moim zdaniem znacznie lepszą umiejętnością jest szybkie bieganie na długie dystanse. Ja kiedyś umiałam rozpalić ogień tym patyczkom. To może być przydatne. To może być przydatne, ale uwaga, do niczego niepotrzebna anegdota. Ciotka anegdotka, witam. Mój pradziadek, jak opowiadała zawsze moja mama opowiada, że no, były takie czasy, że co chwila było, moja mama jest rocznik 57, że jeszcze ludzie mieli taki popół, że będzie wojna i rzucali się, jak będzie wojna, rzucali się do sklepu wykupywać cukier, wódkę i zapałki, a jej dziadek, czyli mój pradziadek chodzi i mówił, cukier okej, wódka okej, ale ognia to wam nie zabraknie. Bardzo dobrze, jak masz dużo cukru, to i wódki ci nie zabraknie, więc generalnie
Tak naprawdę, kochani i kochane, kupujcie po prostu cukier. Dobrze, jeszcze jest taki jeden temat, który w tej książce wydał mi się być tematem bardzo ciekawym i być może gdzieś tam dla mnie kluczowym. Może nie temat, tylko rzecz dotycząca tej książki, że ta książka jest wspaniale napisana. I tu, uwaga, będę ci kadzić, więc jeżeli jesteś z tym nie okej, to trudno. Będziesz ja będę patrzeć jakoś, gdzie indziej, nie będę na patrzeć. Możesz patrzeć w bok. Więc Emilia napisała książkę, która jest oprócz tego, że jest dowcipna i jest o ważnej rzeczy, o byciu uważnym wobec świata. To jest jeszcze książka, która jest bardzo dobrze literacko napisana. I są takie fragmenty, i to już zrobiłam coming out na swoich storieskach na Instagramie, natomiast powiem to jeszcze raz. Są chyba dwa takie fragmenty, w których opisujesz park i w ogóle przyrodę warszawską, która jest, mówmy się, głównie w parkach, z taką czułością i z takim językiem, że ja zatęskniłam w tym samym momencie za latem albo wiosną i za swoją fazą manii, bo przypomniałam sobie, jak jest przyjemne, jak idziesz po parku i nagle widzisz, że wszystko jest takie piękne, że to jest po prostu nie do wytrzymania. I to jest doskonała rzecz w tej książce, że ty tym językiem posługujesz się tak, że nawet jeżeli wrzucasz nam jakieś śmierdzące jajko, to jajko jest tak opisane, że w zasadzie je łykamy i stwierdzamy, okej, w życiu czasami jest tak, że jest nieprzyjemnie. Jest to tak ładnie napisane, że jesteśmy... Znowu ten cukierek. Śmierdzące jajko i cukierek. Brawo, no Tarczyska. Też, wiesz, też trochę o to chodzi. I ja na przykład, jak pisałam tę książkę, to trochę rozkminiałam stand-upy, w sensie poza tym, że je oglądałam, no to też patrzyłam sobie, jak są zrobione. I no i jednak bardzo dużo stand-upów jest zrobionych na jakimś takim mechanizmie, który raz, że ci coś zapadaje przyjemnego, ale dwa, że odwraca twoją uwagę, tak jakby stopniowo po prostu cię prowadzi w takie miejsce, żebyś już zapomniała, od czego to się właściwie zaczęło i wtedy zrzuca bombę. I to jest jednak... Jest to oczywiście bardzo okrutne i nie w porządku, ale jest to też jednak dosyć wspaniałe. Nie, że robi robotę w tej sytuacji, bo już mówiłam Emilii, że jak czytałam tę książkę sobie przy barze i śmiałam się dużo i czytałam na głos fragmenty i potem nagle trafiłam na fragment, który spowodował, że nagle bardzo zachciało mi się płakać w miejscu publicznym. A były to walentynki i siedzenie przy barze samotne i płakanie byłoby źle odebrane i nikomu bym nie była w stanie wcisnąć prawdy. Notabene, że płaczę z powodu książki, więc szybko musiałam się z tego baru ewakuować, żeby nie płakać w miejscu publicznym w walentynki nad książką o depresji jeszcze, bo to taka jakby troszeczkę jest klisza, nie? W sensie... No tak, chociaż jakbyś siedziała, tak sobie wyobrażam, że otwierasz tam tak tę książkę, żeby było widać tytuł i wtedy płaczesz i to już się zaczyna robić performancem jakimś. Mogłam jednak zostać. Słuchajcie, kochani i kochane, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żebyście przeczytali książkę Emilii. Prosiłam was, żebyście zrobili to, co ja robię, z całym szacunkiem do blerbów i osób, które napisały blerby, żebyście tych blerbów nie czytali, bo dobrze jest sobie wyrobić swoją własną opinię na temat tej książki, bo w blerbach jest zawsze napisane, jakby jak ktoś odczytał książkę i na co macie zwrócić uwagę. Ja tego nie zrobiłam i mam wrażenie, że trochę wygrałam, bo potem przeczytałam blerby i po przeczytaniu blerbów już bym ją pewnie czytała trochę inaczej, więc... Takie ćwiczenie mam dla was. Zajrzyjcie do środka, przeczytajcie sobie jeden z fragmentów w księgarni, najlepiej księgarni kameralnej, a potem już jestem absolutnie pewna tego, że tę książkę będziecie chcieli mieć. Jeszcze bym chciała ci zadać pytanie o to, jak ty poszłaś się... To jest jedyne, co bym jednak przeczytała na głos, to jest to, jeśli zastanawiacie się, czy nie powinniście iść do psychiatry, to prawdopodobnie powinniście. Czy ty miałaś taki moment, w którym po prostu stwierdziłaś, że okej, enough is enough, to jest ten moment, kiedy muszę iść do psychiatry, zbadać się i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Czy to było tak, że to było jakieś takie... Nie, no ja miałam 10 takich momentów. I czemu nie szłaś? Może to jest ciekawe. Wiesz co, no trochę dlatego, że jak tylko przestawało być absolutnie najgorzej, to sobie mówiłam, że nie jest tak źle. Trochę dlatego, że jednak w depresji, z tego co wiem, nie tylko u mnie, sprawczość i decyzyjność są bardzo obniżone, więc... Więc jednak nawet takie proste rzeczy, że trzeba gdzieś zadzwonić, się umówić, nawet nie trzeba dzwonić, nie? I tylko tam można sobie poklikać. I w ogóle też bardzo polecam obsługę klienta w przychodniach psychiatrycznych. Znaczy ja oczywiście leczę się prywatnie u psychiatry, bo leczenie się na NFZ u psychiatry jest... Znaczy wyleczyłabyś się w późnych 50 swoich latach, myślę. Tak. No ale to w każdym razie w tych prywatnych przychodniach jest takie poczucie, że po prostu, wiesz, te osoby, które tam siedzą,
wiedzą, że to nie jest bardzo skomplikowane. Nie sądzę, żeby one przechodziły dwutygodniowe szkolenie, nie? Ale że generalnie wiedzą, że ludzie, którzy do nich dzwonią, mogą być nieogarnięci i przyjmują to z pełnym spokojem. Także gdyby ktoś się bał zadzwonić, to się polecam nie bać, bo te panie są bardzo miłe. Być może panowie też, ja znam tylko panie. No ale tak, ja się zbierałam, wiesz, mega długo. Potem cały czas mi się wydawało, że już nie jest tak źle. A potem poszłam do mojej psychiatry i pierwsze, co jej powiedziałam, to przepraszam, że pani zawracam głowę, bo ja już się właściwie dobrze czuję. No więc ja bym chciała z takim apelem tutaj wyskoczyć, żeby traktować ten swój mózg i tą swoją psychikę trochę jak złamaną nogę albo skręconą kostkę, może bardziej złamaną nogę. Że oczywiście, że możecie przetańczyć północy ze złamaną nogą, jeżeli macie odpowiednią motywację. Oczywiście potem jak dwa dni poleżycie, to może będzie wam łatwiej chodzić, natomiast ta kość się... Ze złamaną może nie być łatwiej po dwóch dniach. Może nie być łatwiej. Złamałam rękę ostatnio i co prawda faktycznie przeprosiłam lekarza na SOR-ze również. Za to, że złamałaś rękę, czy za to, że przychodzisz bez sensu? Nie, no za to, że się tak krzywie, wiesz, jak on mi ją nastawia. No więc nie przepraszajcie swoich terapeutów, nie przepraszajcie lekarzy i przede wszystkim nie uznawajcie, że złamana noga sama się zrośnie i zrośnie się równo i traktujcie to swoje zdrowie psychiczne tak jak każdą inną część swojego ciała, nie olewając, nie odkładając. Nie chcę oczywiście zabrzmieć jakoś defetystycznie i powiedzieć, że może być za późno w pewnym momencie, ale jestem najlepszym przykładem na to, że im to się zrobi szybciej, tym będzie po prostu dłużej przyjemnie. Nie wiem, czy to jest dobra zachęta. Tak, no poza tym, wiesz, ja też mam tak, że zawsze można pójść i sprawdzić, nie? Że to nie jest tak, że tam jak wchodzisz po prostu do gabinetu psychiatry, to oni cię porywają i po prostu już koniec, znowu nie? Wchodzisz normalnym, zdrowym człowiekiem, wychodzisz wariatem, już nigdy się z tego nie uwolnisz. Tylko no po prostu sobie można pójść tam jakby pogadać z tą osobą i zobaczyć, co ona nam powie, nie? Bo to jest tak, bo cały czas jakby mamy lęki. Ja oczywiście też byłam osobą taką i cały czas jestem, która lęka się różnych wizyt u lekarzy, nie tylko u psychiatry i psychologa, ale u absolutnie każdego lekarza, bo zawsze może się okazać, że jednak mam raka i że moje dni są policzone. No wiadomo, że jak się nie okaże, to nie będziesz miała. Oczywiście, że tak. To jest taki bardzo zdrowy mechanizm moim zdaniem odsuwania od siebie wszystkich tego typu przekonań. Natomiast wyśmiewanie tego jest oczywiście, już wszyscy chyba to wiemy, złe, natomiast wyśmiewanie samego siebie za to, że się człowiek zastanawia nad tym, czy nie iść do psychiatry i czy przypadkiem nie ma problemu, jest jeszcze bardziej szkodliwe, może nie społecznie, ale dla tej osoby, więc słuchajcie się uważnie, słuchajcie swoich przyjaciół uważnie, jak do was coś mówią, bo to też jest dosyć ważne, bo przyjaciel też może wam w pewnym momencie powiedzieć, że hola, chyba już czas i to jest wspaniałe. I tego też dowiadujemy się trochę z książki Emilii. Jeszcze raz powiem piękny tytuł, jak płakać w miejscach publicznych. Jak być uważnym wobec siebie, jak być uważnym wobec świata, ale też jakie numery nam może wycinać nasz własny mózg i nasza własna psychika. I to jest niczyja wina i możemy oczywiście wymyślać jakieś dziwne koncepty społeczne, skąd to się bierze i że to dzieci teraz siedzą za dużo w telefonach, a w ogóle to kiedyś się oglądało za dużo porno, a w ogóle wszyscy biją. Telefony też nie pomagają, nie? No bo to nic w ogóle... nie pomaga. Życie nie pomaga w zdrowiu psychicznym. Pomaga, no. Generalnie. Można powiedzieć, że życie jest taką zabawą, która jest dosyć ryzykowna ogólnie dla naszej psychiki, więc tym bardziej należy się tej psychice być może jakoś uważnie przyglądać, a w ogóle dobrze jej się przyglądać z lekkim zmrużeniem oka i nie traktować się tak potwornie, śmiertelnie poważnie, tylko czasami dać sobie chwilę, żeby się po prostu z samego siebie pośmiać, no. I można się też pośmiać z Emilii. Można się pozwalać. I książkę Emilia na to pozwala, ale może jednak mimo wszystko nie wysyłajcie do niej potem wiadomości typu: o mój Boże, twoja depresja była taka śmieszna, nie mogę się doczekać następnej części. Nie, ale też jak chyba, że pozwalam wysłać taką wiadomość, jeśli ktoś potem mi napisze, że się też popłakał. O! Dobrze, szantaż. Nie ma tak. Dobrze, więc możecie pisać emocjonalne wiadomości do Emilii. Błagam, nie przesadzajcie z tym. Nie piszcie do mnie emocjonalnych wiadomości, już jestem tak przytłoczona tym wszystkim. Nie, to wysyłajcie jej memy z kotkami i pieskami. To zawsze jest lepsza forma komunikacji z człowiekiem niż szczera rozmowa. W Warszawie będą dwa spotkania z Emilią, na które można pójść. Jedno spotkanie jest 21 w Pardon to tu.
Tak, o 18. O 18. Serdecznie Was zapraszam. Jeżeli nie możecie 21, to drugie spotkanie jest 23 w najlepszej księgarni na Żoliborzu, która jest wspaniałą księgarnią. Pardon, to tu jest wspaniałym miejscem, więc jeżeli chcecie mieć naprawdę bardzo przyjemny wieczór i śmiać się z depresji Emilii, to serdecznie Was do tego zachęcam. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś i porozmawiałaś ze mną. Bardzo Ci dziękuję za to, że napisałaś tą książkę i bardzo przepraszam, że próbowałam Cię odwieść od tego pomysłu. Nie, to w ogóle było, wiesz, ja Tobie też Ci dziękuję, bo ja w ogóle myślałam, że powiem, że właściwie to jakby Twoja myśl wtedy była bardzo słuszna, że jakby, wiesz... Ludzie z zasięgami blokują. Bo generalnie, widzisz, bo to jest każda reguła ma jakieś wady. Generalnie dobrze by było, żeby nie wszyscy, którzy mają zasięg, pisali książki, może w tę stronę. Natomiast jak się okazuje, niektórzy z nich po prostu mają zasięg z jakiegoś powodu i ale powinni ja też chcę pisać książki. Bo to w ogóle nie było tak, że ja ci powiedziałam, że piszę książkę, tylko ty po prostu siedziałaś i miałaś taki długi rant na temat ludzi z zasięgami piszących książki i potem spojrzałaś na mnie i powiedziałaś, błagam, powiedz mi, że nie piszesz żadnej książki. Niestety jest to niezwykle prawdopodobna historia. Robię czasami takie rzeczy, ale teraz już nie będę. Znaczy nadal będę jakby hejtować. Nadal będę hejtować ludzi, którzy piszą książki tylko dlatego, że ktoś im zaproponował dużą zaliczkę. Natomiast jak się okazuje, są takie przypadki, w których jest to absolutnie uzasadnione. Oczywiście nie mówimy o tym, że Emilia dostaje jakąś gigantyczną zaliczkę na książkę, gdyż prawdopodobnie, nie wiem, ale jest to nieprawda. Natomiast mówimy bardziej o ludziach typu żona znanego piłkarza albo, nie wiem, piosenkarka, której wydaje się, że żyje na świecie. Osoby z internetu. Osoby z internetu, tak. Osoby z internetu mogą po prostu jakoś zweryfikować swój talent pisarski wcześniej, może wysyłając to do jakichś, nie wiem, krytyków. Ja nie wiem, ja w ogóle nie hejtuję tego chyba, że wszyscy wydają książki. Jakby bo nie musisz ich wszystkich czytać. No tak, ale ty też nie musisz ich wszystkich czytać. No nie muszę wszystkich. Ale wysyłają mi, mnie korci. Problem z odmawianiem. Ty podawaj zły adres. To jest bardzo dobry sposób. Będę podawała twój adres, ty będziesz dostawała wszystkie te książki. To świetnie, bo ja wyjeżdżam do Kanady na rok. A, no to wspaniale. To kochani wydawcy książek osób z internetu, piszcie do mnie maile, będę wam podawała adres Emilii i wysyłajcie nam książki. Może sąsiedzi cię chociaż obłowią. No dobrze, jeszcze raz ci dziękuję za to, że przyszłaś. Kończymy, bawcie się dobrze, idźcie na spacer i kupcie sobie książkę Emilii, bo nic lepszego w zasadzie w lutym już was nie spotka. Do widzenia. Do widzenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.